Jeżeli lubisz pułapeczki, to graj gambit budapeszteński, czyli E5 w drugim ruchu. Biały bije pionka, skoczek G4, Biały broni pionka, więc ty dalej atakujesz. On broni teraz szach, więc przeciwnik zasłania się skoczkiem. I Hetman E7, ponownie atakujesz tego pionka. I bardzo często Biały tutaj chce wygonić tego gońca. Ty udajesz, że niby podwaliłeś i grasz skoczek bije E5, on sobie stwierdza: O! Darmowy goniec, także ABE B4, a teraz partia kończy się matem. Skoczek D3 wykorzystując związanie, ten król nie ma gdzie uciekać i partia się kończy matem po zaledwie ośmiu ruchach.